Czas Adwentu jest nie tylko czasem oczekiwania na Boże Narodzenie, ale jest również celebracją Chrystusa już jakoś obecnego w naszym życiu. Bo oczekiwanie na kogoś jest zawsze jakąś formą obecności tego, na kogo czekamy. Jaka jest droga do odkrywania Pana Boga w naszym życiu? Tą drogą jest bez wątpienia czuwanie. Czuwanie, czyli jakieś otwarcie się na to, co się wokół mnie dzieje. Każdy, kto był kiedyś harcerzem i stał na nocnej straży, wie, że żeby robić to skutecznie, trzeba wysilić wszystkie nasze zmysły, że wszystko we mnie musi czuwać, że cały muszę czuwać, bo inaczej ci z sąsiedniego obozu przyjdą i ukradną nam flagę. Po drugie, należy zachowywać się bardzo cicho, żeby właśnie ci z drugiego obozu nie przyszli i nie usłyszeli nas. A po trzecie, muszę się zgodzić również na to, że w nocy rzeczy dźwięczą i wyglądają zupełnie inaczej niż w dzień. I dokładnie tak samo wygląda czuwanie w przestrzeni duchowej. Powinienem się zgodzić na to, że cały będę czuwał, że nie tylko moja dusza będzie czuwała, ale również moje ciało. Muszę się również wyciszyć po to, aby usłyszeć siebie samego i aby usłyszeć drugiego człowieka. I po trzecie, muszę się zgodzić również na to, że nie od razu wszystko zobaczę, że nie od razu wszystko zrozumiem, że przeciwnie, właśnie w życiu duchowym bardzo często zacznę odnajdywać Pana Boga dopiero z perspektywy czasu. Dopiero z perspektywy czasu będę Go potrafił rozpoznać.